My kobiety menstruujemy średnio 3500 dni w ciągu naszego życia. To jest blisko 10 lat, bez przerwy. Wszystkie przechodzimy przez menopauzę, która dla 70% z nas jest dość lub bardzo dotkliwa. Trwa kolejne 5 do 10 lat i może mieć nawet 50 symptomów. Dwa razy częściej niż mężczyźni zapadamy na chorobę Alzheimera. Trzy razy częściej mamy depresję i migreny, a cztery razy częściej chorujemy na osteoporozę. Jeśli chodzi o porady medyczne, to jesteśmy w o wiele gorszej sytuacji niż mężczyźni. I to nie dlatego, że oni umierają na katar, albo że częściej zgłaszają się do lekarza. Jest dokładnie odwrotnie. Po prostu do tej pory badania medyczne były robione w większości z udziałem mężczyzn. W związku z tym zakładano, że to, jak chorują mężczyźni, obrazuje typowy przebieg choroby. Innymi słowy, jak chorują mężczyźni, tak chorują ludzie. Weźmy taki przypadek. Ktoś łapie się za serce i upada na ziemię. Nie trzeba być doktorem House'em, żeby wiedzieć, że ma zawał serca, prawda? Prawda, tak, ale tylko jeśli ta osoba to mężczyzna. Bo jeśli zawał serca ma kobieta, to nie ma tak spektakularnych objawów. Po prostu częściej boli ją brzuch. A że nie jest to typowy objaw dla zawału serca, to kobiety są dłużej diagnozowane i dwa razy częściej niż mężczyźni w trakcie zawałów umierają. A kobiety w końcu brzuch boli od czasu do czasu, prawda? Tak jak Aleksandrę, która zemdlała w pracy z powodu ogromnego bólu. Wyzwano pogotowie, ale kiedy dyspozytorka usłyszała, że to z powodu miesiączki, to powiedziała, że jeśli to tylko to, to nie wezwie karetki. I nie wysłała. Nawet jeśli Ola mdlała od czasu do czasu, słyszała, że taka jej uroda. Dopiero po 10 latach trafiła do lekarza, który zapytał ją, jak bardzo panią boli w skali od 1 do 10. Gdy powiedziała, że na 12, zdiagnozował endometriozę. Teraz Ola już jest w dobrych rękach, w trakcie kuracji, natomiast nigdy nie będzie mogła zostać mamą. Bo tak się dzieje, gdy endometriozy wykrywa się zbyt późno. Endometrioza to groźna i bardzo bolesna choroba, która przytrafia się co ósmej kobiecie. Ale co druga z nich czeka na właściwą diagnozę aż 10 lat. A endometrioza zbyt późno wykryta skutkuje niepłodnością. Kryterium płci nie było uwzględniane w badaniach klinicznych aż do 1993 roku w USA. Co sprawiło, że kobiety rzadziej brały udział w tych badaniach. W związku z tym drugim efektem niepożądanym leków u kobiet jest to, że nie działają. Problemy zdrowia kobiet przyciągały mniejsze zainteresowane i mniejsze środki na badania i rozwój. Globalnie tylko 4% inwestycji w obszarze zdrowia dotyczy projektów związanych ze zdrowiem kobiecym. Być może od czasów, kiedy z pewną taką nieśmiałością oglądaliśmy w telewizji reklamy pierwszych podpasek polewanych błękitnym płynem, wiele się zmieniło. Ale niekoniecznie w Dolinie Krzemowej. W 2016 roku Dunka Ida Tin postanowiła zdobyć fundusze na rozwój aplikacji monitorującej cykl menstruacyjny. Przygotowała profesjonalny pitch. Prezentacja, aplikacja wydawała się sensowna, skuteczna, skazana na sukces. Na początku wszystko szło dobrze. Jednak gdy startuperka zaczęła używać słów takich jak miesiączki, krwawienie, owulacja, zobaczyła, że zainteresowanie inwestorów zaczyna słabnąć. Ba, wydawali się nawet zniesmaczeni, speszeni. A jeden z nich okazał się tak niekompetentny w ocenie aplikacji, że w trakcie prezentacji postanowił zadzwonić do żony. Żeby uniknąć podobnych wypadków w przyszłości, Ida postanowiła stworzyć kategorię startupów dedykowanych zdrowiu kobiecemu i nazwać je w sposób przyjazny dla inwestorów. Femtech, od Feminine Technology, jak foodtech albo fintech, czyli inwestowalnie. Ta strategia sprawdziła się. Ida pozyskała finansowanie, stworzyła aplikację, z której dzisiaj każdego dnia korzysta 12 milionów aktywnych użytkowniczek. A my jesteśmy świadkami powstawania kolejnych femtechów. I ja postanowiłam zrobić coś w tym obszarze. Od dawna wspieram kobiety.
10 lat temu założyłam sieć przedsiębiorczych kobiet. Zaczynając od zera, stworzyłyśmy aktywną społeczność 40 tysięcy kobiet, które założyły 350 startupów i spotkały się na 500 wydarzeniach sieci. Stało się tak dlatego, że wiedziałam, że przedsiębiorczość kobiet jest ważna i trzeba dać jej ujście, a moim zadaniem jest stworzyć system, który będzie działał skutecznie i który będzie skalowalny. Dziś mnie już tam nie ma. Teraz współtworzę kobiecy startup, który zajmuje się profilaktyką zdrowia kobiecego. Założyłyśmy Sophia Health, bo wierzymy w potrzebę nowoczesnej edukacji o zdrowiu kobiet w Polsce i myślę, że jesteśmy pierwszym pokoleniem kobiet, które może sprawić, że słowa takie jak menstruacja, menopauza, jajniki czy macica i inne związane ze zdrowiem kobiet przestaną być tabu. Analitycy finansowi prognozują, że branża femtech będzie się teraz bardzo dynamicznie rozwijać i do roku 2030 podwoi swoją wielkość i przekroczy pułap 100 miliardów dolarów. Inwestorzy szukają szans inwestycyjnych, a że femtech oferuje produkty dla 50% populacji na Ziemi, to jest to ogromny rynek. A że nikomu tak bardzo jak kobietom nie zależy na rozwiązaniu naszych problemów zdrowotnych, to pojawia się także szansa na zakładanie przez nie biznesów w branży zdrowia, femtech. Przyjrzyjmy się rozwiązaniom, które już odniosły sukces rynkowy i finansowy. Na świecie jest aktualnie 1200 jednorożców. Jednorożce to spółki, które mają wycenę powyżej 1 miliarda dolarów. Wśród nich jest 7 femtechów. Oto niektóre z nich. Wirtualna klinika zdrowia kobiecego w Stanach, w którą zainwestowała m.in. Oprah Winfrey. Albo biotechnologiczna spółka w Belgii, która produkuje hormony syntetyczne. Polska też ma swoje świetne przedsięwzięcia femtechowe, takie jak innowacyjny w skali światowej test z krwi do wykrywania endometriozy. Albo urządzenie, które pozwala na bezpieczne, bezbolesne badanie piersi, które pokazuje niepokojące zmiany, zanim pojawią się w USG albo w mamografii. A także aplikację, która wspiera kobiety w fazie menopauzy. Jest jeszcze wiele takich problemów zdrowia kobiecego, które wymagają udoskonalenia i rozwiązania, a technologia może pomóc w takich obszarach jak zaburzenia hormonalne, zdrowie seksualne i reprodukcyjne, płodność, ciąża i karmienie piersią, zdrowie dna miednicy i nietrzymanie moczu, menstruacja, organiczne produkty higieniczne albo bielizna menstruacyjna, menopauza, dobrostan psychiczny, fizyczny, rozwiązania edukacyjne. Tak jak zbudowałam kiedyś sieć, żeby rozwijać przedsiębiorczość kobiet, tak teraz współtworzę rozwiązanie femtechowe, żeby wspierać zdrowie kobiet. Marzę, żeby kobiety były świadome swojego zdrowia, dbały o nie, miały dostęp do skutecznych narzędzi diagnostycznych i jeśli trzeba, terapeutycznych. Czy wiecie, że zdrowie kobiet jest jak Wi-Fi? Jest niewidoczne, ale jeśli się zepsuje, to nic w domu nie działa. Przyszłam tu z misją, żeby powiedzieć wam. Jeśli jesteście lekarkami, wybierajcie specjalizację z obszaru zdrowia kobiet. Jeśli jesteście pacjentkami, mówcie otwarcie, co was boli, bez tabu i nie odpuszczajcie w poszukiwaniu rozwiązań waszych problemów zdrowotnych. Jeśli jesteście mamami, nie mówcie córkom, że zawsze tak było i też tak miałyście i przeżyłyście i nie kryjcie się z menopauzą. Jeśli jesteście inżynierkami albo naukowczyniami, szukajcie nowych rozwiązań terapeutycznych dla kobiet. A jeśli jesteście przedsiębiorczyniami, zakładajcie femtechy. Mężczyźni, wspierajcie nas, szukajcie z nami innowacji i rozwijajcie je razem z nami. Przecież wszyscy my tutaj, ale także każdy człowiek na tej ziemi, jesteśmy produktami zdrowia kobiet. Bez zdrowia kobiet nie będzie równości. Bez równości nie będzie innowacji, a bez innowacji nie będzie postępu.